Pomysł przekształcenia szkoły podstawowej nr 5 w Ostródzie był jedną z przyczyn przeprowadzenia referendum. Na ostatniej sesji Rady Miasta temat tej placówki powrócił za sprawą wniosku burmistrza o przyznanie 200 tysięcy złotych na remont szkoły. W trakcie dyskusji okazało się, że radni nie są mu przeciwni, ale chcą wykorzystać środki publiczne w inny sposób. W ramach Funduszu Europejskiego Norweskiego, którego aplikacja wniosków rozpocznie się w miesiącu maju, jest możliwa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, oświaty, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej. I wartość takiego projektu jest od 70 tysięcy euro. W związku z tym proponujemy dokonanie również gruntownego kosztorysu termomodernizacji budynku zespołu szkolno-przedszkolnego przy ulicy Plebiscytowej. Apel burmistrza i dyrektor szkoły nie pomógł. Pieniądze nie zostały na razie przyznane, mimo iż, jak zapewniali wnioskodawcy, prace remontowe są niezbędne. Na dzień dzisiejszy jest potrzeba chwili i tą potrzebą chwili jest zrobienie instalacji sanitarnej, zrobienie łazienek i wymiana tych najgorszych okien, ponieważ one nie spełniają żadnych warunków. Przewodniczący Rady zaproponował, aby członkowie Komisji Oświaty i Sportu oraz przedstawiciele urzędu wspólnie udali się w najbliższym czasie do szkoły podstawowej nr 5. Do dnia realizacji tego materiału nikt w placówce się nie pojawił. Może za pośrednictwem telewizji Mazury radni zobaczą, w jakim stanie jest szkoła na osiedlu plebiscytowym. Niektóre z okien są w fatalnym stanie, a na dodatek pamiętają czasy minionej epoki. Przeciekające rury i dach budynku. W sanitariatach wyczuwany jest nieprzyjemny zapach. Wymaga remontu, bowiem w najgorszym stanie jest stolarka okienna i system wodno-kanalizacyjny. Stolarka okienna w niektórych miejscach to są okna, które mogą same wylecieć za chwilę. Obejrzymy, zobaczymy za chwilę. Natomiast jeśli chodzi o system wodno-kanalizacyjny, w strasznym stanie są rury kanalizacyjne. One są popękane, wydobywają się brzydkie zapachy z tych rur, więc wskazane by było w pierwszej kolejności i to natychmiast zrobić remont tego systemu wodno-kanalizacyjnego. Sprawdzając księgi i dokumentację szkoły, stwierdzam, że remontów większych nie było od dawna. Nie wiem, jaka jest przyczyna, natomiast jest taki stan, chcemy, żeby ten stan się poprawił teraz. Placówka w niczym nie przypomina pięknej i nowoczesnej szkoły, gdzie uczniowie korzystają z multimedialnych tablic czy uczą się w kolorowych klasach z nowymi meblami. Tutaj rzeczywistość wygląda inaczej. Pęknięte szyby, dziury w podłogach czy przeciekające rury są na porządku dziennym. Szkole potrzebny jest kapitalny remont. Im szybciej, tym lepiej. Pamiętajmy, że chodzi tutaj o dobro najmłodszych mieszkańców Ostródy.